Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Patryk, witam was w trzecim odcinku drugiego sezonu kariery Arkadiusza Milikiem. Tak jest, gramy kolejne spotkanie, tym razem z Bradford. I tu mi się chyba wydaje, że w Bradford grał kiedyś, został wypożyczony Wojciech Szczęsny, jeszcze jak był takim popiertkiem szatana. No i tutaj Crew Aleksandra zajmuje 10. pozycję, 11 punktów, a więc chyba nawet dość spoko, jednak wiązałem się z tym, że na pewno nie przechodzę do jakiegoś przodującego zespołu tej pierwszej ligi angielskiej przede wszystkim. No bo Arkadiusz Milik w Augsburgu był przede wszystkim zawodnikiem rezerwowym, który nie występował często, strzelił tam jakieś bramki, ale jednak nie mogłem cieszyć się sporym zainteresowaniem jakichś dobrych zespołów. No i tutaj musiałem wybrać Crew Aleksandra. Oczywiście Arkadiusz Milik cały czas jest na lewej pozycji, jednak no już okej, przebolejemy to. Trochę mnie to zniechęca, powiem wam szczerze. No ale zobaczcie tutaj, jak Arkadiusz Milik naprawdę bardzo dobrze rozporządza piłkę do swoich kolegów. Tutaj niestety Leigh Smith nie trafia nawet w światło bramki, to co trochę smuci. Tutaj dobre podanie Arkadiusza Milika, no ale niestety jeden z obrońców Bradford wybija piłkę, no i tutaj nasz rodak, nasz Polak zostaje zmieniony, no i to spotkanie z Bradford kończy się 0-0, a więc wyrównane było nawet dość spotkanie, ocena 6,9, tak więc Arkadiusz Milik 100% podań, czyli widać, że ten zawodnik nadal pracuje na tym lewym skrzydle, widać, że robi pewne postępy, to widać przede wszystkim po overallu i po tym wzroście jego w Crew Aleksandra. Przede wszystkim możecie zobaczyć tutaj 70 overall, a więc naprawdę Arkadiusz Milik robi postępy. No i dogramy spotkanie z Boltonem, Capital One Cup, no i tutaj nie zdziwię się, jeżeli przegramy to spotkanie, i tak jest, przegrywamy niestety ten mecz 5-1. No Bolton to jest na pewno silniejszy rywal niż Crew Aleksandra. No i tutaj w pierwszej chwili myślałem, że gramy z Lechem Poznań, no bo taki trochę podobny ten herb. No i to jest Tranmere Rovers na Ivy Lane, no i Crew Aleksandra ma 12 punktów, 10 pozycja cały czas, ale Arkadiusz Milik wystąpi na napadzie. Tutaj Tranmere Rovers, formacja 4-4-2, a więc taka popularna, taka zwykła. Ja w Ultimate Team preferowałem taką formację, ale w końcu zmieniłem. No i tutaj Crew Aleksandra nadal niezmiennie, formacja 4-3-3. Arkadiusz Milik tym razem wystąpi na szpicy. Może tam jego kolega zaliczył jakąś drobną kontuzję albo coś w tym desenie. No i bardzo mnie to cieszy, że Arkadiusz Milik podchodzi przede wszystkim do wszystkich rzutów wolnych i do rzutów rożnych, przede wszystkim z lewej strony. No ale tutaj niestety nie udało mu się jakoś strzelić gola, ani nic, ten deseń. Tutaj dobre podanie dla Arkadiusza Milika, 26 yardów, pierwsza połowa zaraz dobiegnie końca, ale Arkadiusz Milik podchodzi do rzutu wolnego, jednak niestety ponad poprzeczkę. No widać, że ten zawodnik ma jeszcze spore braki w wykonywaniu tych wszystkich rzeczy. Tutaj zobaczcie, ładnie podaje do kolegi, ale niestety chyba tutaj był spalony, tak jest, tutaj był spalony. Muszę jeszcze wyczuwać bardziej tych zawodników, kiedy oni mi wybiegają, no bo to był minimalny spalony, zobaczcie, to nie było jakieś duże. No i tutaj po raz kolejny Arkadiusz Milik dobrze wychodzi na czystą pozycję, ocena 5,7. Mogłem podać, jednak wolałem sam oddać strzał na bramkę, ale niestety Arkadiusz Milik nawet słupka nie otarła ta piłka. Szkoda. No tutaj pokazuje takie sztuczki, no ale zobaczcie, bramkarz miał sporo szczęścia, żeby wybronił ten strzał. To spotkanie kończy się 0-0. Wyrównany mecz, powiem wam szczerze. Ja nie przeważałem i Arkadiusz Milik no trochę słabiej. 5,6 dostaje taką ocenę. Tutaj możecie zobaczyć sobie, jakie wyniki były w League One, Football League One. Czyli nawet dość spoko, 70 overall, w dobrej formie jest Arkadiusz Milik. Wydaje mi się, że Crew Aleksandra to jest najlepszy wybór, jaki mógł być. Tam mówiliście, że mogłem wybrać jeszcze jeden inny klub, jednak zdecydowałem, że to będzie to, że Wyspy to jest to, na co chcę przejść. No i tutaj gramy z Bransley. Wydaje mi się, że Arkadiusz Milik mógłby wyjść na to spotkanie. No i niestety Crew Aleksandra przegrywa ten mecz 0-3. Widać, że nie było Arka Milika. No ale Arek Milik wystąpi w tym spotkaniu. 71 overall. Zobaczcie ludziska. Arkadiusz Milik naprawdę zrobił w każdej dziedzinie postęp. Deszczowe 4 minuty na poziomie profesjonal. I tutaj nie wiem, czy Arkadiusz Milik wystąpi. No i gramy po raz kolejny z Brentford. Brentford jest 10, my jesteśmy na 11 pozycji i w końcu nie wiem, czy Arkadiusz Milik wystąpi na napadzie, czy bardziej na ofensywnym lewym skrzydle. Formacja 4-1-4-1 tutaj w tym zespole, tak jest, Arkadiusz Milik wystąpi na lewym skrzydle, Clayton wystąpi na szpicy, tak więc będziemy musieli mu niestety dogrywać te piłki. No ale zobaczymy, Arkadiusz Milik nie jest stworzony do tego, by podawać futbolówki swoim kolegom. No i tutaj taka ładna dwójkowa sytuacja, ale gdyby to weszło, naprawdę jeszcze piłka gdzieś tam nisko zakręciła, gdyby to weszło, no i tutaj nie było zbyt dużo akcji, prawie w ogóle 90 minut przeszło, tak wiecie, jakby dmuchnąć, 6,1, 75% podań, 71 overall, czyli może już w Bayerze Leverkusen coś byśmy zagrali. Tak jest, na ławce rezerwowej w FIFA jest coś takiego, że na ławce rezerwowej nie da się wyjść niestety,
Ale gdyby w 15 jak coś takiego będzie, to byłoby naprawdę coś epickiego. I tutaj w pierwszej chwili myślałem, że jakieś okienko zimowe transferowe będzie, bo tak długo musieliśmy czekać na spotkanie. No i znowu Arkadiusz Mig na lewym skrzydle, zagramy z Yeovil Town. Yeovil Town. No i Crew Aleksandra niestety spadło na 13 pozycję, nadal 14 punktów. No i tutaj nasza gwiazda Arkadiusz Mig z numerem 17. Coś było o nim pewnie wspomniane, dlatego był pokazany. Formacja 4-3-3 nadal. Whistles Brothers preferuje tą formację. No i Arkadiusz Mijek oczywiście niestety lewe skrzydło, to co mnie trochę zniechęca, bo on nie jest stworzony do podań, on jest stworzony do strzałów i tak jak widzicie nawet tutaj Arkadiusz Mijek woli raczej strzelać niż podawać. Nie kłóćmy się. Aha, i ludziska. Chciałem wam mega podziękować za 50 łapek pod ostatnim filmem. No i zobaczcie tutaj Arkadiusz Mijek, 36 minuta, zwód, pole karne, Arkadiusz Mijek, prawa noga i naprawdę piękna bramka tego zawodnika Polaka w 37 minucie, nareszcie strzelił gola. Jeszcze z prawej nogi, która jest lewonożny przede wszystkim, ale z prawej i z lewej nogi, to dla niego nie ma różnicy. Gdyby tutaj to podanie doszło, to naprawdę byłoby coś mega. I ludziska, dziękuję za 50 łapek pod ostatnim filmikiem. Naprawdę jesteście mega. Tutaj niestety Arkadiusz Mijek był na pozycji spalonej. Pamiętajcie, ludu, żeby dawać łapki w górę, bo to mega motywuje, tym bardziej w Arkadiuszu Miliku. 1-0 wygrywamy, 1 gol naszego Polaka, 6,5. Tak więc dzięki, trzymajcie się ludziska, do następnego i cześć! We'll be right back.